Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wojna na Ukrainie ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o globalny rynek. Różnego rodzaju zasobów i surowców potrzebnych w przemyśle. Wspominałem o licie, wspominałem o kobalcie w podcaście, no ale dzisiaj czas na gazy szlachetne, na przede wszystkim neon. Neon, gaz szlachetny, który jest pozyskiwany. Jako efekt uboczny produkcji stali, no i niezbędny do produkcji, do produkcji laserów, które z kolei są kluczowe przy produkcji. Półprzewodników, a jak wiemy, rynek półprzewodników już jest bardzo mocno czy został bardzo mocno dotknięty przez wszelkiego rodzaju lockdowny wprowadzane przy ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19. No a tutaj na domiar złego, dwóch czołowych ukraińskich producentów neonu do zastosowań właśnie przemysłowych wstrzymało swoją działalność no, w związku z tą nową odsłoną wojny, którą obserwujemy na Ukrainie od 24 lutego. To zaostrzenie sytuacji no, uderzyło bardzo mocno w dwie firmy. Kluczowe, jeśli chodzi o dostawy globalne dostawy Neonu, ponieważ szacuje się, że te dwie, dwie firmy, czyli Inagas i Cryoin odpowiadały za około 45 do. 54% dostaw neonu do laserów, które wycinają tak zwane wafle krzemowe do, do procesorów. No i to wstrzymanie produkcji, a właściwie no, szacuje się także, że zniszczenie fabryki w Mariupolu, prawdopodobnie została bardzo, bardzo, mocno, zniszczona, bardzo mocno zniszczona ta fabryka, oznacza no, tak naprawdę ciemne chmury nad światową produkcją chipów, która, tak jak wspomniałem, i tak przeżywała już swoje problemy, które wynikają Wynikają z, z no, takiego poszatkowania łańcuchów dostaw w czasie, w czasie lockdownów, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że obecnie przemysł mierzy się ze zwiększonym popytem na półprzewodniki, co oczywiście wynika z rosnącego popytu na różnego rodzaju urządzenia zawierające procesory, układy scalone. No, a one są praktycznie obecnie we wszystkim, począwszy od smartfonów, komputerów, poprzez samochody na lodówkach, pralkach czy, czy nawet odkurzaczach skończywszy. Jeśli spojrzymy na takie na te dwie firmy ukraińskie, czyli chociażby na, na INGAS, to INGAS produkował od 15 do 20 tysięcy metrów sześciennych neonów miesięcznie, no, z czego 75% trafiało do. Producentów półprzewodników. Ta, ta właśnie firma miała siedzibę w oblegany do niedawna zresztą obleganym przez, przez Rosjan Mariupolu. Jeśli chodzi o Krajoin, to on produkował od 10 do 15 tysięcy metrów sześciennych, ma siedzibę w Odessie, no i ta produkcja została, została oczywiście bardzo mocno ograniczona. I jeśli spojrzymy na światowy rynek gazu, gazów szlachetnych, to warto zwrócić uwagę chociaż na takie dosyć alarmujące doniesienia z Banku Centralnego Tajwanu, który już, na, już w marcu tego roku ostrzegał przed, przed brakami. No i przynajmniej znaczy władze tajwańskie sugerowały, że poczyniły zapasy i że są w stanie zapewniać ciągłość dostaw. Natomiast faktem jest, że te ceny neonu wzrosły o kilkaset procent. Warto zauważyć, że że ten neon, który, jest który był produkowany przez ukraińskie fabryki, no był produktem ubocznym produkcji stali, zarówno w Rosji, jak i, jak i na Ukrainie. Obecnie istotnym producentem neonu są także, są także Chiny, chociaż Chiny produkują głównie na, na, użytek, na użytek własny. No i to oczywiście warto także zauważyć, że neon wykorzystywany jest nie tylko do Produkcji chipów, ale także chociażby przy zabiegach chirurgii oka, i to niewątpliwie te, te zabiegi mogą, mogą mieć tutaj być, być utrudnione, a na pewno ich koszt może, może wzrosnąć. Warto zauważyć, że 30 maja tego roku rząd rosyjski przyjął rozporządzenie, które ogranicza do końca tego roku eksport gazów szlachetnych z Rosji. Oczywiście chodzi o eksport do krajów nieprzyjaznych wobec Rosji. Tutaj istnieje możliwość uzyskania specjalnej zgody rządu rosyjskiego. Taki wniosek. Przedkładać ma Ministerstwo Przemysłu i, e, i Handlu. Tych, tych gazów szlachetnych, które są objęte właśnie zakazem eksportu, jest trochę, to są tak zwane helowce. Zalicza się do nich oprócz neonu, już wspomnianego przeze mnie, także hel, krypton, ksenon, radon i. Argon. To jest ta decyzja rządu rosyjskiego, to jest oczywiście przede wszystkim uderzenie, uderzenie w globalny rynek neonu. Jeżeli chodzi o rosyjski eksport tego gazu, to on no według różnych szacunków zaspokajał mniej więcej około 30% światowego zapotrzebowania. No jeśli do tego oczywiście dołożymy Wstrzymanie wytwarzania neonu przez te dwa zakłady w Mariupolu i w Odessie, no to widzimy, że tutaj na takiego głównego wytwórcę tego pierwiastka wysuwają, wysuwa się Chińska Republika Ludowa. Jeśli chodzi o kwestie innych gazów szlachetnych, o których tutaj napomknąłem, czyli chociażby argon, krypton czy ksenon, to jego zna to znaczenie wydobycia w Rosji jest, jest ograniczone. Natomiast warto zauważyć, że Rosja tutaj ma bardzo duże ambicje, aby zostać takim głównym globalnym dostawcą, dostawcą helu. I niewątpliwie to ta decyzja rządu rosyjskiego. To wprowadzenie ograniczeń na eksportu gazów szlachetnych, uderza w, w takie państwa jak Stany Zjednoczone, jak Korea Południowa, czy, czy Japonia. No, warto także jakby zobaczyć i, 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 i taką analogię między globalnym rynkiem zbożowym, a globalnym rynkiem gazów szlachetnych. Gazów szlachetnych niewątpliwie tutaj Kreml chce doprowadzić do pewnego, do pewnej destabilizacji sytuacji i do wymuszenia ustępstw na, na Zachodzie, no warto zauważyć, że po wybuchu tej otwartej inwazji rosyjskiej, po, po tej otwartej wojny Stany Zjednoczone i Unia Europejska wprowadziły zakaz eksportu do Rosji różnego rodzaju półprzewodników, układów scalonych, urządzeń do ich produkcji i tak dalej i tak dalej, no to niewątpliwie jest bardzo duży cios w gospodarkę rosyjską, w rosyjski przemysł, w rosyjski przemysł także wysokich technologii, przemysł zbrojeniowy, no i e, Ewidentnie ten, ten element, właśnie ograniczeń na eksport gazów szlachetnych, jest próbą zluzowania tych, tych sankcji, z tych sankcji zachodu. Warto także zauważyć, że państwa zachodnie w ogóle były uzależnione od dostaw neonu z Rosji i warto także zauważyć, że. No, Próba wybicie się na, nie, na samodzielność, jeśli chodzi o produkcję neonu, no, zajmie dłuższy, dłuższy czas. Faktem jest, że ten dziesięciokrotny wzrost cen neonu w, ostatnich, w ostatnim kwartale zdecydowanie no, zwiększa rentowność takich projektów, właśnie budowy, budowy własnych zakładów, nowych zakładów w innych częściach, w innych częściach świata, no, ale faktem jest, że potrwa to, potrwa to około. Są różne szacunki mówią, mówiące o tym, że budowa takich zakładów może potrwać od 9, do, od 9 miesięcy do nawet dwóch lat. Stąd niewątpliwie Moskwa będzie tutaj grała, będzie starała się właśnie naciskać na, na Zachód, aby zluzować te sankcje, jeśli chodzi o kwestie, kwestie półprzewodników. Niewątpliwie przerwanie łańcuchów logistycznych doprowadzi, moim zdaniem, do destabilizacji tego rynku, i no, pytanie, czy kwestia złagodzenia tych sankcji będzie zależała od tego, jak długo jeszcze ta wojna będzie trwała. Im dłużej będzie trwała, im Zachód będzie bardziej odczuwał skutki ekonomiczne tych sankcji, nie tylko na rynku gazów szlachetnych, na rynku zboża, w ogóle na całym rynku żywnościowym, a także jeśli dojdzie do presji migracyjnej. Na chociażby Unię Europejską, no to można się spodziewać, moim zdaniem, różnego rodzaju głosów w państwach takich jak Francja czy Niemcy na rzecz właśnie zluzowania tych, tych sankcji. Dziękuję Państwu za uwagę.